Interwencja. Podaje do Fodena. To musi być bramka. Niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem. Wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Teraz do Valverde. Może im dać prowadzenie. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Ładna piłka w uliczkę. Co za interwencja. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Kibice zachęcają Benzemę do strzału. Uwaga, to jest setka. A jednak pani sędzia gwiżdże spalonego. I chyba nikt nie będzie protestować. Ruszył tam powrót z zakazanej strefy, ale cokolwiek spóźniony. Ta chorągiewka musiała pójść w górę. Erling Haaland. Sędzia gwiżdże rzut wolny dla City. Laporte nie popisał się teraz tym podaniem. Prostopadłe podanie, szansa. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Jedno bramkowe prowadzenie w końcówce, bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Sędzia spogląda już na zegarek, ale City się nie poddaje w walce o wyrównanie. I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny spalony. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. O, i to był książkowy odbiór piłki. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Wspaniały popis umiejętności. Przy piłce teraz Toni Kroos. Koniec spotkania. Zwieszone głowy piłki. Ze słonecznego Estadio Santiago Bernabeu kłaniamy się naszym widzom. Już za chwilę będziemy świadkami meczu, na który wielu czekało. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Podobnie jak Państwo liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Real Madrid zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Bardzo dobra interwencja. Drużyna Realu Madryt na ten mecz teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, w obronie Alaba wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Dalej Vinicius Junior oraz Marco Asensio zagrają na bokach pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Uwaga, wychodzi sam na sam. Wciąż jest groźnie. Gol! Real Madryt zdobywa bramkę. O, można się było tego spodziewać. Gdy tylko dostaną się pod bramkę rywala, robi się gorąco. Ruben Dias. Gündogan. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Tu może zrobić się groźnie. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Teraz Haaland. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Piłka do Gündogana.
Erling Haaland. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Kroos. Źle teraz Toni Kroos. Traci piłkę. Ależ łatwo teraz minął. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Piłka trafia do Haalanda. Haaland! Ależ Courtois wybronił tę sytuację. Coś niesamowitego, jak on teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć... To było wyjątkowo bezpardonowe wejście. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Piłka pod nogami Carvajala. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Real ma teraz miejsce z boku. Z narożnika boiska wznowią grę królewscy. To może być dogodna sytuacja, by podwoić prowadzenie, odjechać rywalom. Dobra teraz obrona bramkarza. A zatem znowu rzut rożny. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. A wydawało się, że mogą mieć okazję, nic z tego. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Rüdiger. Camavinga przy piłce. Modric. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Asensio ma piłkę. I mamy strzał! Piłka w siatce! Raz jeszcze Real Madryt! Odskakują przeciwnikom, prowadzą dwiema bramkami. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. 2-0, gramy dalej. De Bruyne centruje. I po akcji, jak się okazuje. Dani Carvajal. Podaje do Fodena. Teraz okazja na kontakt. Udaremnił tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Szkoda tego kontrataku. Wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Cudowna teraz piłka do przodu. Idealna na dobieg. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Piłka znowu w grze. Manchester City jak dotąd jechał na dwójce, ale wiemy, że ta drużyna dysponuje imponującą skrzynią biegów i zawsze może podkręcić obroty. Piłka po stronie City. Dobra presja teraz, mają piłkę, ale piłka wciąż jest w grze. Gdyby tylko trochę niżej ta główka. To byłaby ładna bramka, ale cóż, nie udało się. Trzeba próbować dalej.
Piłka w posiadaniu Madrytczyków. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Erling Haaland. Adresatem podania teraz Rodri. Nie udało się utrzymać przy piłce. Rzut wolny dla Realu Madryt. Teraz piłkę ma David Alaba. Przyjmuje Foden. Piłka trafia do Haalanda. Bardzo dobra interwencja. Uwaga! Może strzelać! I gol, proszę Państwa! Jest gol dla The Citizens! Niebieska połowa Manchesteru świętuje. Przed niej urody bramka. Ten gol wisiał w powietrzu. Mamy więc 3-1. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Out dla piłkarzy City. Piłka trafia do Haalanda. Ładnie, za plecy obrońców. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Real nie ma dziś problemów z utrzymaniem się przy piłce. Bo jaki jest... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Do podania dochodzi Benzema. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. I De Bruyne przy piłce. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Jest coraz bliżej pola karnego. Tu oczywisty offside. David Alaba. Teraz do Valverde. Co zrobi w tej sytuacji? Musi trafić do siatki! Ależ teraz bramka! To się w głowie nie mieści! Fantastyczne umiejętności! Co za wrzawa! Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. I De Bruyne przy piłce. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Dośrodkowanie do Benzemy. Koniec spotkania.